Pyrsk! Witam Was na kanale Czorno Zicherka. Ja nazywam się Ania Drozd-Sławińska i dzisiaj pogodomy się m.in. o bebokach. Zapraszam. Bebok. Jak wygląda bebok? Podstawowe i najważniejsze pytanie. A odpowiedź? No ciężko powiedzieć, bo beboka nigdy nikt nie widział. Ale w kulturze przyjęło się, że bebok nie jest ani wielki, ani mały. Ma około metra wysokości. Kudłów ma ogrom, tak choby miś. Ma ostre zęby, kopytka, które wydają charakterystyczny klang. Wspiera się na kiju. Ma wór, do którego wciepuje bajtli. Ale co jest najstraszniejsze w beboku? To jego ogromne, przerażające ślepia. Kaj można trafić beboka? Tam, kaj jest ćma. Czyli w chlewikach, komorach, na strychach, w piwnicach. Wszędzie tam, kaj bajtle, nie mogą chodzić. Bebok jest dedykowany do straszenia właśnie małych dzieci. I mnie też mama straszyła bebokiem. Godała, nie idź tam, tam są beboki. I ja się słuchała, bo beboka każdy się boi. Frelko Karlusie, heksy, utopce, fojermony. Podoba Ci się to, co oglądasz? Wesprzyj proszę mój kanał, subskrypcja, like, komentarz. Fojermon. Fojerman albo świetlok. Pojawiał się w nocy. Zamiast głowy miał buchający płomień, a był to wysoki hop, którego można było trafić albo koło Okerchowa, albo koło lasu. Mówiono, że jest to pokutująca dusza, która nikomu za życia nie podziękowała. I te roski odprowadzą ludzi do domu, aż do dźwierzy i czeka na Bóg zapłać. A jak usłyszy to podziękowanie, to godo ucieszony jeszcze tela a tela razy. Godają, że są też złe fojermony, które prowadzą ludzi na przykład w głąb lasu i nagle znikają. A ludzie w środku lasu nie wiedzą, jak się wydostać. Koło Kerchowa, koło tych cmentarzy można było jeszcze zobaczyć takie błędne ognie, takie kuleczki ogniste. Godają, że to są dusze dzieci, dusze nieoszczonych dzieci z grzechem pierworodnym. Czy tak było naprawdę? Czy ktoś je widział? No różnie godają, ale jak było naprawdę, tego nie wie nikt. Utopek albo utoplec. Demon związany z wodą. Przedstawiany cały na zielono. Między palcami miał błonę. Utopek był obleczony we fioletową koszulę i czerwone galotki, a jego atrybutem była fajka. Można go było trafić zawsze tam, kaj woda, czyli przy jeziorkach, przy rzeczkach, niektóre godają, że nawet przy kałużach. Utopek to osoba, która wcześniej utonęła i niektórzy godają, że dobre utopki pomagają, ostrzegają przed niebezpieczeństwem, na przykład przed burzą, a złe utopki potrafią wciągnąć pod wodę, na przykład pijanego hopa. Utopki miały taką magiczną moc, że potrafiły się przemienić w to, co człowiek bardzo, bardzo pragnął. Na przykład do babów były to pończochy albo wstążki, do hopów była to właśnie fajka, a do bajtli zabawki, na przykład lalka. Utopek odchodząc od wody tracił swoją magiczną moc. Godają, że utopek jak był taki fest niedobry, to można go było pokonać. Jak? Uderzając lewą ręką. Gryfnie Wam dziękuję za dziś, czymcie się ciepło i uważajcie na beboki. Pyrsk! Beboku, daj mi powiedzieć, daj mi to powiedzieć. A Jezus, to się nagrywa. I ruchu. Czym się, beboku?